Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościelniak, witam bardzo serdecznie w rozmowie Radia Rekord, ze mną w studiu ksiądz biskup Marek Solarczyk, ordynariusz diecezji radomskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księże biskupie, wyjątkowy czas dla wszystkich katolików, święta wielkanocne zbliżają się dużymi krokami, dziś Wielki Piątek, czyli taki dzień zadumy, tak najlepiej określić ten dzień? od strony człowieka i takich ludzkich refleksji, tak, yy, zadumy, ciszy, yy, takiej kontemplacji wręcz yy, tego, co jest w życiu ważne, najważniejsze, yy, temu ma służyć to, co jest zwyczajem, czy wręcz no, praktyką ludzi wiary, czyli postawa postu, yy, a więc to, co poprzez yy, ograniczenie pokarmów ma też służyć jakiemuś yy, lepszemu spojrzeniu na to, co, co człowiek przeżywa, a z drugiej strony no, liturgia męki pańskiej, którą w piątek, wielki piątek przeżywamy w naszych kościołach związana z adoracją krzyża, związana z refleksją nad męką Pana Jezusa. Na pewno do tego w bardzo wyjątkowy sposób nawiązuje, już nie mówiąc o tym, że no ten moment jest o tyle też szczególnie zaznaczony, że to co jest najłatwiej może do, bo najłatwiejsze do zauważenia, że tego dnia formalnie nie sprawuje się przy świętej. No właśnie, to jest chyba jedyny, jedyny taki dzień tak. w kalendarzu liturgicznym, tak? Tak jest, tak. Jest oczywiście obrzęd komunii na zakończenie tej liturgii, poprzedzający potem przeniesienie. Najświętszego sakramentu do tzw. grobu, Amiz Kaplicy Adoracji, ale to jest rzeczywiście ta ofiara Jezusa rozważana, kontemplowana i w znaku krzyża adorowana jest takim najbardziej tutaj przemawiającym darem i znakiem tego dnia. Mhm. Każdy dzień Triduum Paschalnego ma swoją symbolikę, ma, ma swoją, powiedzmy, porządek liturgiczny. Wczoraj przeżywaliśmy Wielki Czwartek. Co Wielki Czwartek symbolizuje, co powinien oznaczać dla nas katolików? Znaczy przede wszystkim myślę, że znowu przywołajmy jeden podstawowy taki motyw, mianowicie to są dni, to jest czas, to są święta, które potwierdzają to, co zwykliśmy nazywać dzieło zbawienia. Zbawienie jako szansa na nasze życie z Panem Bogiem. I to, w jaki sposób to przyjmujemy, jak chcemy to zrozumieć właśnie, daje nam okazję ta liturgia tych dni. Czwartek wieczór, bo to o tym czasie mówimy, wtedy się rozpoczyna liturgia Trydu Paschalnego od mszy Wieczerzy Pańskiej. Zasadniczo wielki czwartek to jest nawiązanie do ostatniej wieczerzy Pana Jezusa, a więc też do ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii, które każdego dnia możemy przeżywać, uczestnicząc w tym sakramencie Eucharystii dzięki sakramentowi kapłaństwa, ale właśnie jako potwierdzenie, że to, co jest związane z Bogiem, to, co jest przypomnieniem, ale jednocześnie doświadczeniem i uczestniczeniem w życiu Pana Boga, jest to nam ofiarowane i możemy tego doświadczyć i przeżyć w każdej Eucharystii, a ta wielkoczwartkowa wieczorna liturgia w sposób wyjątkowy do tego nawiązuje. I oczywiście, jednocześnie, tak jak dzisiaj już żeśmy wspomnieli, Wielki Piątek, ofiara Jezusa, męka i śmierć na krzyżu jest przypomnieniem, co było ceną, w jaki sposób zostało to potwierdzone. A jutrzejsza liturgia, ta już wielką sobotę wieczorem sprawowana wigilii paschalnej, jest takim bardzo szczególnym też przypomnieniem, czy wręcz powtórzeniem swoistego naszego doświadczenia i swoistej drogi, bo jest ta liturgia światła, która przypomina Chrystusa jako właśnie światłość, jest liturgia słowa, która w tym najpełniejszym wydaniu to jest dziewięć tekstów Pisma Świętego plus Teksty śpiewane, czy psalmy, czy teksty z innych ksiąg biblijnych. A gdzieś rzeczywiście, jak się w naszej diecezji jest praktykowana ta pełna liturgia tak, słowa? Tak, oczywiście, no, chociażby w katedrze. Czyli dziewięć, e... dziewięć czytań liturgicznych no, Tak, jest, tak? oczywiście. I to się bardzo pięknie układa w taką sekwencję po trzy i on nawiązuje od dzieła stworzenia, potem przez obietnicę proroków. Zapowiadające to, że Pan Bóg potwierdzi swoją obecność, aż po to, czym finalizuje się liturgia słowa ewangelią już o pustym grobie, o zmartwychwstałym Chrystusie. I dopełnieniem tego jest liturgia chrzcielna, związana w bardzo uroczysty sposób z poświęceniem wody, która będzie wykorzystywana i przy udzielaniu sakramentów, szczególnie w okresie wielkanocnym ale też i okazja właśnie do odnowienia przyrzeczeń ściennych, a więc to co jest związane z możliwością życia z Bogiem to w co zostaliśmy włączeni przez sakrament chrztu i to co chcemy potwierdzić przeżyć umocnić znowu właśnie w tym darze eucharystii i nadchodzi niedziela zmartwychwstania. Tak naprawdę sobota wieczór. Wigilia Paschalna już rozpoczyna ten obchód, bo przychodzi ten moment, kiedy już jest śpiewane, to radosne, alleluja. I nadchodzi czas rezurekcji, a w I tym niektórych... roku wyjątkowo wcześniej nadejdzie ten czas ze względu na zmianę czasu. Godzinę krócej, tak. Godzinę krócej. Oczekiwanie jest na poranek zmartwychwstania, i... ale to już jest wtedy. Niedziela zmartwychwstania, i to wszystko, co w naszej tradycji bardzo mocno jest związane z procesją rezurekcyjną, przeżywaną rano o świcie. No w tym roku rzeczywiście to będzie chyba świt, bo o godzinie szóstej już po zmianie czasu pewnie dopiero będzie dniało, ale to jest właśnie ten wyjątkowy czas i wyjątkowy dar, żeby. Jeszcze raz, po raz kolejny no to jest właśnie piękno, ale też i swoiste wyzwanie liturgii, żeby po raz kolejny. W tym, co aktualnie przeżywamy, w tym, w jaki sposób yy, patrzymy i doświadczamy różnych tajemnic naszego życia i wiary, aby przyjąć, przeżyć, rozważyć mhm. i jeszcze z większym oddaniem przeżywać te tajemnice wiary. I nadchodzi drugi dzień świąt, który jest zwieńczeniem um, popularnie tych świąt Wielkanocnych. Nie, nie, nie. nie. Dla, 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 porządku, być... dla porządku, Triduum Paschalne się kończy w niedzielę po południu. Mhm. Tym tą modlitwą liturgiczną kościoła y, nieszporami. porami. I to już potem, tak naprawdę, od y, Wigilii Paschalnej, niedziela Zmartwychwstania rozpoczyna się cały okres Oktawy y, 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 to, Wielkiej Nocy. To, to, to czego do... symbolem jest poniedziałek Wielkanocny? Drugi dzień świąt, po prostu. Drugi dzień świąt, bo nawet już biorąc pod uwagę układ liturgiczny, jest też jedno czytanie, psalm, potencjalnie sekwencja i Ewangelia związana z drugim dniem w naszej polskiej tradycji bardziej też uroczysty sposób przeżywana związana też z nim wolnym od pracy, ale ale w rodzinie, tak, również. oczywiście oczywiście biorąc w uwagę pewne zwyczaje i tradycje związane też z lanym poniedziałkiem, Śmigusdyngus, Śmigusdyngus, musi być. ale od strony Liturgii każdy dzień od poniedziałku do soboty ma taką samą rangę, taką samą wagę. Ten samą wartość, i finalizuje się jest zwieńczenie tej oktawy w drugą niedzielę wielkanocną, przeżywaną od pewnego czasu, dzięki Janowi Pawowi II, świętemu jako Niedziela Miłosierdzia. Żeby skupić, czy jest idealny, idealny plan na to, jak przygotować się do świąt wielkanocnych? Mówimy tutaj oczywiście o tym wymiarze duchowym. Idealny plan y, można zobaczyć jeszcze również i obecnym dniu i nawet Wielki Piątek, ale na pewno y, w dniach poprzedzających. Ja sam byłem w różnych parafiach y, i widziałem i pomagałem, i przeżywałem z ludźmi właśnie to, że y, chcieli chociażby przystąpić do sakramentu pokuty. Y, gromadzili się na rekolekcjach, y, przeżywali również i to wszystko co było wielką szansą, żeby e, rzeczywiście e, gdzieś ta wrażliwość duchowa na to, na to, co człowiek każdego dnia przeżywa, a co w sposób szczególny chce dostrzec, zatrzymać się i przyjąć właśnie w tych dniach e, i była na pewno dla mnie bardzo jasno widoczna e, i tych ludzi bardzo wielu widziałem, a jak rozmawiałem z kapłanami, oni sami z wielką radością i wdzięcznością mówili o tych którzy uczestniczyli w rekolekcjach, uczestniczyli w nabożeństwach pasyjnych, czyli gorzkich żalach, w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta w ostatnią niedzielę przecież też była dla mnie, i myślę, że nie tylko dla mnie, bardzo szczególnym takim doświadczeniem, takiej wspólnoty ludzi, którzy chcą razem przeżyć pewien czas, aby też przywołać pewne refleksje, zastanowić się przeżyć jeszcze lepiej i swoje życie, i swoją wiarę. Mhm. Tradycją też jest to, że ksiądz biskup mszę co roku spędza w innej, celebruje w innej parafii, gdzie tym razem ksiądz biskup będzie, gdzie księdza biskupa będzie można zobaczyć? Najkrócej mówiąc, znaczy razem się modlić, tak bym wolał na to spojrzeć, ale na pewno mieszkańcy Radomia mieliby dużą trudność, bo to będzie przedbóż. Parafia w przedbóżu na jest na naszych zachodnich rubieżach granicy naszej diecezji, ale tam też są naszej diecezji i cieszę się, że będę mógł razem z nimi tam być. I ksiądz biskup również będzie miał czas yy, dla siebie, na to, na to, żeby chociażby spotkać się z rodziną w te, te święta, czy jednak. Taka nadzieja cały w drugi dzień świąt jest i mam nadzieję, że się zrealizuje. Mhm. Ksiądz biskup Marek Solarczyk, ordynariusz diecezji radomskiej, był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, szczęściem, Dziękujemy bardzo za uwagę. Państwu życzymy zdrowych, wesołych świąt. I zapraszamy na nasze kolejne programy Łukasz Kościelniak. Do zobaczenia i do usłyszenia.